Mogę z drugiej, bo tu... Możesz, możesz. Kartofel. Ja to bym wolał, żeby było widać. Widać. Się obrócę. Paweł Żelazowski, po imponującym pojedynku naprawdę. Chciałbym móc wreszcie kiedyś powiedzieć na antenie o... Ups. Naprawdę. No to było imponujące. Jak się czujesz? No to jak się czuję? Świetnie, jak po każdej wygranej. No na szczęście odwróciłem już to zło pasce. Myślę, że jedna przegrana to wystarczająco, jak dotąd. Także no wszystko poszło po mojej myśli. Na szczęście Artur mimo wszystko okazał się bardzo ciężkim zawodnikiem. No jak widać, trafił mnie. Miałem ten łuk już wcześniej rozwalony dwa razy i tak podejrzewałem, że jeśli jakiś cios dojdzie w tą stronę, to tak to się zakończy. No ale na szczęście, tak jak mówiłem już wcześniej, pracowałem nad tym, co miałem, w czym miałem braki, parter i zapasy. Artur jest czarnym pasem BJJ. No jak widać było, no na szczęście jakoś mi to wychodziło w parterze. Zakończyło się jak się zakończyło, na moje szczęście bardzo dobrze i efektownie. Myślę, że teraz to bardzo pozytywnie wpłynie na moją karierę ogólną i w organizacji FEN. Łukasz Grochowski, twój narożnik, trener, powiedział, że no twój rywal będzie latał. Co prawda obaj lataliście tak naprawdę, ale to co mam na myśli, to rzeczywiście coś z tą formą jest, że ona była życiowa, bo teraz ani głęboko nie oddychasz. Między rundami normalnie tam mówiłeś do narożnika, że ochraniasz. Po prostu tak wiesz, świadomie, a z reguły tego się nie robi, tak jak najmniej się wszystkiego, prawda, robi. No właśnie o to chodzi, ja już też wcześniej wspominałem właśnie, chociaż nie wiem czy w wywiadzie, czy komuś już mówiłem, właśnie miałem ten łuk rozcięty dwa razy po kolei podczas przygotowań, miałem 6 tygodni, aż przerwy w sparingach w ogóle, ani sparingi w stójce, ani w parterze nie wchodziły w grę, musiałem się oszczędzać, dlatego na tą rzecz pracowałem nad kondycją, dużo oczywiście tlenu, wybiegania, siłowo wytrzymałościowego treningu, no i to wszystko pokazała walka, także może brakowało mi właśnie niektórych takich wczuć w stójce. No tak jak mówię, brakowało tych sparingów, ale coś za coś, nadrobiłem to kondycją. Wspomniałeś właśnie, jako że rywal czarny pas BJJ, to byłeś zaskoczony, że on tak od początku jednak, wiesz, mocno poszedł i nadał tempo w zasadzie od samego początku temu pojedynkowi. Nie, sądzę, że Artur naprawdę jest mądrym zawodnikiem, mądrze walczy, dlatego też ty nie wchodził od razu w nogi, bo tego pewnie się wiedział, że się spodziewam. Zrobił to taktycznie, próbował to po jakimś czasie, wcześniej oczywiście mnie rozbijając, no ale... Udało mi się to wszystko neutralizować. Twój narożnik krzyczał w pierwszej rundzie, że twój rywal już puchnie, tak, w cudzysłowie. Widziałeś to, że on zwalnia? Tak, tak, to było widać w walce. To mnie też motywowało właśnie do jeszcze i bardziej intensywnej pracy. Skupiałem się na walce, starałem się nie podpalać, tak jak to robiłem w ostatniej walce, co mnie właśnie zgubiło. No i na szczęście to okazało się dobrą taktyką tym razem. Świetnie, w takim razie jeszcze raz gratuluję świetnego pojedynku. Super, gratuluję. Dziękuję również.